Witam 5 czerwca 2023, kilka godzin po godzinie 6. Dzisiejszy plan: Poznań, Obrzycko. Pierwsza trasa dłuższa po górkach na Dolnym Śląsku. Pogoda bardzo ładna się zapowiada, do 26 stopni ma być. Trochę za ciepło jak dla mnie, no ale spoko. Nie będę narzekał, bo ma być słońce. Będę jechał też przez Oborniki, Szamotuły, Biedrusko tutaj najpierw. Także zobaczymy, co trasa przyniesie, zapowiada się fajnie. Droga rowerowa do Biedruska, bardzo fajna. To jak widać, ruch dosyć spory, więc ułatwia mocno. A ci kierowcy tutaj w Wielkopolsce są naprawdę niepoważni. Wyprzedzałem ostatniego, bo on musi jechać. Nie wiem, na Dolnym Śląsku w Czechach coś takiego nie było. Nie wiem, co jest z tymi ludźmi tutaj. Tutaj droga rowerowa, którą chyba jeszcze nie jechałem. Można w sumie powiedzieć, że to jest rowerowa obwodnica murowanej gośliny. No jest taka kostka zamiast asfaltu, co prawda, ale nawet kolarzówką się dobrze po tym jedzie. Fajnie, że coś takiego zrobili. No co prawda tutaj ruch już jest niewielki, no ale i tak super, że takie inwestycje powstają. Na 30 km pierwsza przerwa, tutaj sobie zjem, troszkę wypiję, chwilkę posiedzę, jadę dalej w stronę Obornik. Pogoda super, już się powoli zaczyna robić ciepło, jest po 7. Także będzie dobry wyjazd. Tutaj kierowcy wkurzają, bo wyprzedzają na 3, czy jest miejsce, czy nie, bo przecież muszą jechać na co ja magnetę. Przed chwilą wyjechałem z Obornik i teraz trafiło mi się takie złoto. Ścieżka rowerowa asfaltowa przez 11 km w kierunku Obrzycka. Także tutaj to sobie przejadę i będę robił przerwę. No, mijam kilka wiosek, więc pewnie jakieś ciekawe rzeczy mnie ominą. Ale też chcę zobaczyć, czy to wygląda tak jak teraz na całej długości tej ścieżki. Także śmigam tutaj i zobaczymy, co to wyjdzie. Teraz był dosyć długi podjazdek, no bo nie powiem, że pozjazd tak jak na Dolnym Śląsku, gdzie było po 11 stopni miejscami.
A teraz będzie z górki i cały czas taka fajna droga. No super, tu nikogo nie ma, jednego biegacza tylko spotkałem. No wiem, że jest poniedziałek i tam 8 rano, no ale i tak. Na 61 kilometrze w Stobnicy robię taką główną przerwę. Taka połowa drogi gdzieś tutaj wychodzi. Zobaczymy, czy uda się zobaczyć gdzieś ten słynny zamek w Stobnicy, który tu budują, gdzieś z drogi. No zjem sobie, wypiję. Jadę dalej do Obrzycka, już tam zostało, ja wiem, z 7-8 km pewnie. A później na Szamotułę jadę. Aha, jeszcze ta trasa, którą pokazywałem przed chwilą. Super zrobiona, no tylko nudno, nic tam nie ma po drodze. Są jakieś budynki starych dworców kolejowych, prawdopodobnie tutaj przebudowano starą trasę kolejową na drogę rowerową, podobnie jak koło Nowej Soli. No ale tak jak mówię, no nic tam ciekawego nie ma, są jakieś domki, które obsługują rowerzystów, ale one są otwarte tylko w sobotę. No w sumie się nie dzieje, bo dzisiaj żadnego rowerzysty tak naprawdę nie spotkałem. Niestety zamków w Stobnicy nie widać z drogi, wszystko pozasłaniane, pozagradzane, a nie mam za bardzo jak się bawić po leśnych ścieżkach, żeby to jakoś spróbować objechać, no bo na tych oponkach no to za daleko bym nie zajechał. No nic, następny przystanek, jakaś fajna miejscówka, już Obrzycko. Do mojego celu Obrzycka już dotarłem, wyjechałem przed chwilą z niego, teraz kieruję się na Szamotuły fajną ścieżką rowerową. Za chwilę przełączę kamerę, to pokażę. Do Szamotu mam 8 km, do domu około 50. Jak dalej będzie taka trasa i pogoda, to naprawdę super. W Obrzycku kilka fajnych miejscówek, zresztą je widzieliście przed chwilą. Takie spokojne miałe wielkopolskie miasteczko. A jeszcze ta wspominana ścieżka z Obrzycka w stronę Szamotu.
Jestem już w Pawłowicach, w ostatniej wiosce przed Poznaniem, więc tutaj będę kończył ten odcinek. Podsumowując, super asfalty przez praktycznie 95% trasy. Trochę ciekawych zabytków po drodze. Pogoda super. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.